Siemano, tutaj Klusor, no i zachciało mi się reakcji, tak, będę reagować na parkoura, przygotowałem sobie dwa filmiki, ten trwa 4 minuty, tamten trwa jakieś 3, oczywiście nie przedłużam. I paki kozak, a reaguję na to z takiego względu, że też chcę kiedyś umieć parkoura, już trochę umiem. To jest chyba jakieś intro. Ooo, kurczę. Dobra, kozaki. Oczywiście zero stresu. O, dobra, ja to bym tak nigdy nie zrobił. W sensie, no na pewno głośno mnie słychać, bo mam bardzo podgłośnione. U mnie to głośniej jest ta muzyka, ale u was to będzie głośniej mnie słychać niż tą muzykę. To jest w Rio de Janeiro. Ej, dobra, to jest kozak. Pokamy go. Wow. Parkour powiedz najlepszy. Jak poleciał, wow. A jakbym ja tak szalał. O, dobra, tego bym nie zrobił, bo ja nie lubię skakać do wody. Wow. Ej, dobre kozaki z nich. O Jezu. Przecież jak jeden zły skok i po nich. W sensie, no wiadomo, lata praktyki. Pewnie na przykład ćwiczą takie odległości, ale niżej. No i potem umią. A jaki kozak. No tak. Wow, dobra. Dobra, jaki koks. Ale to się zawsze tak fajnie ogląda takiego parkoura. Jak tak kozaczą. No i nagle na plaży. No i to nie jest fajne, jak takie cięcia są. No ale po prostu kozaczy, że no... Wow. Tamten w drugą stronę. Ty na jakimś skateparku. Skok. Ej, to słabo zabezpieczone to miasto. Naprawdę dużo takich tych miejsc, gdzie można spaść. Dla takich parkurzystów to fajne takie miasto. No i teraz cięcie dosyć fajne, ale no jednak. A w ogóle to ja się to przez takie małe potrafię przecisnąć. To też powiedzmy, że jest parkour, ale nie na takim speedzie. Ej, jakie fajne drzewo w ogóle. Ej, polianie se. Ale kozak. Ej, dobra, jakbym ja tak umiał. Dobra, za dużo mówię dobra na tym odcinku. I muzyka też kozak. No i za dużo też mówię kozak. Ej, dobra, nie mam słów. Przecież on taki... Tak kozaczy, on jest takim prosem. Okej, to koniec. No i tutaj kolejne. To jest ktoś inny, ale zasubuje też. No i poka mi to. O kurczę, kibelek, a ja... W ogóle okno w kibelku, co? Jak on się tak wspina? Ej, w takim miejscu się wspinać, to
nie za dobre. W ogóle to jest w Paryżu. Fajnego parkoura znalazłem. Bo często to taki parkour, bardzo rzadko się trafia taki fajny parkour. Nie wiem jak ja znalazłem. Po prostu pierwsze dwa wyniki były takie kozackie. I muzyka też super. No te skille, ten skill. Cień też tutaj pomaga zrozumieć, co się dzieje. A on tu na komin wchodzi. Idzie trochę inną trasą. Wow. Ale to trzeba mieć też lądowanie opanowane, fikołki różne. To jest podstawa, takie fikołki. Albo lądowanie. Jezu, o kurczę. DPD. Tam jest DPD. Oczywiście, co najbardziej wyłapie na filmie? DPD. Olu, to lekki skok, w ogóle jak nogi dał do przodu. Okej. Skaczę tu. Gdzie tu? Tu. Po dachówkach się wspina. Zeskakuje. W ogóle to jest takie dziwne miasto. Normalnie to tak nie ma dachów. Ale kozak. Ale tamto poprzednie chyba było fajniejsze. Chociaż to jest tylko na dachach. A jednak powinno być nie tylko na dachach. Niby obydwa są rooftop. O, w końcu jest coś innego. Ej, ale zeskoczyłby pan. Czy mi się wydaje, czy tu w tle leci lekki pchonk? No i okej, widzowie, ja już się z wami żegnam, pa!